Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Perseverance, część pierwsza. Kochani, wracamy do naszej sytuacji z Jane, która nie wiadomo w jaki sposób znalazła się w owym miejscu. Wiesz, jak firma farmaceutyczna chce wprowadzić nowy lek na rynek, albo banda świrodoktorów chce rzucić okiem w twoją podświadomość. Podpisujesz papiery, połykasz parę pigułek i dostajesz kasę. Proste. O ile nie umierzasz w trakcie. Albo czasami zapraszają cię do przypadkowego miejsca i tam wrzucają cię z innymi ludźmi w nietypową sytuację. Potem obserwują, jak się zachowujesz w grupie i zbierają dane. W sumie to jestem takim szczurem doświadczalnym na pół etatu. To nadal nie wyjaśnia, jak się tu znalazłaś. Ostatnie kilka kilometrów przeszłam. Jakiś losowy koleś podwiózł mnie kawałek i wysadził w pobliżu. A wcześniej? Pewnie brałem udział w jakimś teście. Wydaje mi się, że to było coś o jedzeniu. O co w nim chodziło? Mówiłam ci. Nie pamiętam. Poza tym, zadajesz za wiele pytań, Jack. Jest może ktoś, do kogo możemy zadzwonić, żeby po ciebie przyjechał? Znowu pytanie. Pewnie moglibyśmy zadzwonić do Jeffa, ale wątpię, żeby przyjechał. Kto to jest Jeff? Mój kot. Okej. Wygląda na to, że jakoś sobie radzisz. Jestem głodna. Będę się zbierał. Czekaj. Jest jedna sprawa, z którą mógłbyś mi pomóc. Tak? Trochę mi zimno. Daj jej swoją kurtkę, daj jej trochę pieniędzy, nie dawaj niczego. Mieliśmy, no ale nie wydaliśmy tego na alkohol, więc może tam jest trochę pieniędzy. Chociaż czy coś to pomoże? Czy dajemy jej swoją kurtkę? Dajmy jej swoją kurtkę. Mam kurtkę w samochodzie. Poczekaj moment. Proszę. Możesz ją wziąć. Dzięki wielkie. Pożyczę ją na razie, ale będę chciała ją oddać, jak wrócę do domu. Nie sądziłam, że jesteś taką miłą osobą, Jack. Kogoś mi przypominasz. Kogo? Nie pamiętam, jak miał na imię. Taki typ pracujący w ośrodku badawczym. Testowali jakiś nowy lek, a ja się zgłosiłam. Pamiętam, że wydawał się trochę nie w sosie, jakby był zawiedziony. Patrywał się we mnie przez szklaną szybę. Myślałam, że to słodkie, jakby wstydził się zagadać. W każdym razie, dasz mi może swój adres, żebym mogła odesłać ci kurtkę? Jasne, napiszę ci. Proszę. Ja bym nie dawał. Dzięki, Joe. Co? Jack, nie Joe. Odeślę ją z jakimś upominkiem. Jestem Jack. Słuchaj, pogadaj z Bobem na stacji benzynowej, o tam. Poproś, żeby zawiadomił Hala Grifforda, dobra? Hal jest szeryfem w tej okolicy. Na pewno ci pomoże. Hal Grifford. Dobra, zapamiętam. Rany. Jestem taka głodna. Muszę coś zjeść. Coś wymyślisz. Jasne. Do zobaczenia, Joe. Jack. Patrząc jak odchodzi, nabrałem pewności, że nigdy nie ujrzę już tej kurtki. Ale cóż, nie byłbym sobą, gdybym tak po prostu ją olał. Robiło się już późno, a ja wciąż byłem daleko od mojej chatki. Jako, że nie byłem fan jazdy po ciemku, postanowiłem nie marnować więcej czasu. Ogólnie gra podobno trwa około godzinę, w sensie część pierwsza trwa około godzinę. Z moim ulubionym zespołem na głośnikach włączyłem silnik i ruszyłem w drogę.
Trasa, którą musiałem wybrać, nie była zbyt uczęszczana, odkąd cały ruch przeniósł się na autostradę. Z jednej strony, dla miasta było lepiej, że mniej samochodów przez nie przejeżdża. Z drugiej strony, kiepsko się to odbijało na interesach ludzi takich jak Bob. Ogólnie na jakichkolwiek interesach. Gdyby nie personel bazy wojskowej, to miejsce dawno już by się wyludniło. Kilka kilometrów za miastem ujrzałem kobietę. Kolejną? Oho. Opierała się o maskę swojego samochodu i zaciągała papierosem. Zdawała całkowicie cieszyć się chwilą. Widząc ją w samym środku odludzia, odprężoną, poczułem się trochę dziwnie. Wydawało się, że dobrze jej samej ze sobą. Pomyślałem, że fajnie byłoby do niej zagadać. Jack, nie rób tego. W tamtej chwili założyłem, że była po prostu kolejną przyjazną duszą, której już nigdy nie zobaczę. Zaczynałem rozumieć, co Bob miał na myśli. Wiele nieznajomych twarzy, te sprawy. Przez moment rozważałem zatrzymanie się i zapalenie razem z nią. Przecież to nie byłaby zdrada, nie? Nieważne. Zanim miałem szansę się zdecydować, moment minął. Jechałem dalej. Nie miałem pojęcia, co nadchodziło. Dotarcie do ziemi mojego ojca trwało wieczność. Czułem się wymęczony i nie wiedziałem dlaczego. Przez moment wróciłem myślami do tej kobiety ze stacji. Jak ona się nazywała? Jane. Dziwaczka. Nigdy nie spotkałem kogoś, kto zarabiałby na życie zgłaszając się do różnych eksperymentów. Las zawsze napełniał mnie spokojem ducha. Mój ojciec kupił spory kawałek ziemi, kiedy miał około 20. Nie byłem pewien, jakie miał wobec niej plany, ale odkąd zmarł, ziemia należała do mnie. Gdybym miał nieco więcej oleju w głowie, może zacząłbym jakąś plantację. Albo wyciął część drzew i wystawił na aukcję. Wiedziałem jednak, że jest coś jeszcze w tym kawałku ziemi i stojącej tu chatce. Nie potrafiłem tego dokładnie nazwać, ale przyciągało mnie do niej jak pszczołę do kwiatka. 20 minut później wreszcie dotarłem do chatki. Ukryta głęboko w lesie sprawiała, że ciężko było się do niej dostać. Tutaj mogłem odciąć się od ciągłego hałasu i stresu. Dokładnie tak, jak potrzebowałem. Słońce już zaszło. Zatrzymałem się przed drzwiami, ciesząc się ciszą. Ta cała Jane musiała być ćpunką albo prostytutką. Prawdopodobnie i jednym, i drugim. Być może popełniłem błąd, dając jej swoją kurtkę i adres. Nie ma mowy, żeby pojawiła się w Greatville znikąd. Pewnie jej Alfons już się za nią rozglądał. Szeryf z pewnością się tym zajmie. Chciałem nacieszyć się spokojem lasu, ale nie mogłem. Jakiś pies szczekał gdzieś w okolicy. Pomyślałem, że to pewnie tylko zbłąkany kundel. Po kilku sekundach szczekanie ustało. Westchnąłem ciężko i otworzyłem drzwi. Natychmiast poczułem znajomy zapach drewna i starych kocy. Gdzieś indziej. Co to? Piątek, 19:17. Wewnątrz chatki. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to znalazłem zapałki i rozpaliłem ogień. Minęło sporo czasu, odkąd ostatni raz tu byłem. Powietrze stęchniało, a meble pokryły się kurzem. Sądząc po zapachu, gdzieś wewnątrz zalągł się grzyb. Czułem się jak w domu. Nie miałem siły się tym wszystkim przejmować. Jak tylko wszedłem do środka, dopadła mnie fala zmęczenia. Nieco marzę o takiej chatce, gdzie mógłbym sobie narąbać drewna, rozpalić w kominku. Po prostu o wszystkim zapomnieć. Serio. Takie
Takie marzenie Shiro na późniejsze lata. Ewidentnie. Rzuciłem torbę na łóżko i usiadłem obok. Stare drewno zaskrzypiało pod moim ciężarem, przepraszam. Myślałem, że nareszcie będę mieć szansę się odprężyć. Myliłem się. Jak tylko usiadłem, mój telefon zaczął dzwonić. Pogodna melodia dzwonka była w moich uszach niemalże bolesna. Pamiętam czasy, kiedy trzeba było łazić po całym domu, żeby złapać zasięg. Dzisiaj to cholerstwo potrafi cię dorwać nawet na końcu świata. Sięgnąłem do kieszeni po telefon i zerknąłem na ekran. Widniało na nim pojedyncze imię. Natalii. Coś się stało. No tak. Miałem przecież do niej zadzwonić. Czyżby nadeszła pora na dogrywkę? Nie czułem się gotowy, ale nie mogłem tak po prostu jej zignorować. Hej, Nat. Hej, jak droga? W porządku. Właśnie dotarłem. Słuchaj o tym, co zaszło. Wiesz, Jack, wydaje mi się, że wszystko zostało już powiedziane. Proszę, czy możesz choć na moment przestać udawać, że jesteś wszechwiedząca? Okej. Miałaś rację. Jeszcze nie poradziłem sobie z tym, co się stało. Ale wszystko, czego pragnę, to żeby Hope była szczęśliwa. Chciałem tylko spędzić z nią więcej czasu. Dlatego zaproponowałem wspólne polowanie. Nigdy nie przyszło ci do głowy, że może wypadałoby ją spytać, co jej się podoba? Nat, ona jeszcze nie wie, co jej się podoba. Gdybym dał jej młotek i gwoździe, to zajęłaby się stolarstwem. To tylko dzieciak. To my musimy pokazać jej różne opcje. Myślę, że jej nie doceniasz. Już nie jest dzieckiem. Sam to powiedziałeś. A ja myślę, że ty ją przeceniasz. Wygląda na to, że jesteśmy w ślepej uliczce, Na to wygląda. Nie potrafię się na ciebie złościć, Jack. Nawet jeśli zatopiłeś mi nóż w serce. Wynagrodzę ci to, Nat. W każdym razie, szpital właśnie zadzwonił. Najwyraźniej mają jakiś ciężki przypadek narkomanki. Będę musiała wziąć nockę i położyć Hope do łóżka wcześniej. Poradzisz sobie? Tak, nie martw się. Poprosiłam Hala, żeby do niej później zerknął. Powiedział, że nie ma sprawy. Jak Hope śpi, to śpi jak kamień. O wilku mowa. Chcę z tobą pogadać. Poczekaj chwilę. O. Cześć, tato. Cześć, skrzacie. Mama mówi, że coś cię trapi. Tak. Myślałam bardzo długo o naszym polowaniu i wpadłam na świetny pomysł. Słuchaj. Zamieniam się w słuch. Co by było, gdybyśmy zamiast strzelać do zwierząt, łapali je? Moglibyśmy zbierać je z powrotem do domu i oswajać na podwórku. Zajmowałabym się nimi i... Oop, skrzacie. To niemożliwe, że to świetny pomysł. Teoretycznie jest to... dobry pomysł... Wiecie, no ogólnie zwierzyna w lesie się skończy. Kiedyś się na pewno skończy. Jeżeli jest drapieżnik na miejscu żerowania właśnie zwierząt, to albo te zwierzęta się wynoszą, albo po prostu giną. Więc i tak nasze miejsce do polowania niedługo zniknie. A mając hodowlę, co prawda wkładalibyśmy więcej wkładów w to wszystko, no bo jednak na utuczenie i tak dalej, no jednak potrzeba czasu. Ale nie jest to głupi pomysł. Może to właśnie jest nawet świetny pomysł na biznes. To wspaniały pomysł, Hope. Tak, wiem. To było paskudne kłamstwo, ale słysząc jej dumny głosik, po prostu nie byłem w stanie jej tego wytłumaczyć. Nieprawda, Jack, to nie jest głupi pomysł. Może niekoniecznie musisz oswajać, nie wiem, jelenie albo sarny, ale jednak możesz się zająć hodowlą zwierząt. Niestety, zawsze byłem kiepskim kłamcą.
Nie brzmisz zbyt przekonująco, tato. Cóż, zrozum. Nie możemy tak po prostu oswajać dzikich zwierząt. Jest im znacznie lepiej na wolności. Tam się urodziły. W takim razie może moglibyśmy chociaż kupić psa. Zawsze chciałam jednego. Pies mógłby chronić mnie i mamę, gdy coś strasznego się działo. I mógłby być moim najlepszym przyjacielem. Ope, już o tym rozmawialiśmy. Jest, to wielka odpowiedzialność. Ja i mama pracujemy. Nie bylibyśmy w stanie odpowiednio o niego zadbać. Ja bym o niego dbała. Może wtedy mama mogłaby pójść z nami na wycieczkę. Nie bałaby się tak lasu, gdyby miała wielkiego psa, który by ją chronił. Porozmawiamy o tym, jak wrócę. Ale, tato... W każdym razie, słyszałem, że będziesz dzisiaj sama w domu. Żadnych horrorów, okej? Jasne, nic strasznego, obiecuję. Nie mów mamie, ale obejrzę księżniczkę i smoka. Księżniczkę i smoka? Nie jesteś trochę za duża na bajki? To mój ulubiony film. Skąd wiesz, że to bajka, skoro nigdy go nie oglądałeś? Cóż... Kiedyś chciałam, żebyś go ze mną obejrzał, pamiętasz? Ale nigdy tego nie zrobiłeś. Zawsze robimy tylko to, co ty chcesz robić. Przepraszam, byłem zajęty. W porządku? Tak, bo zawsze siedzisz w garażu przy tym wielkim, potwornym samochodzie. Albo jesteś gdzieś daleko beze mnie. Baw się dobrze samemu, tato. Rozłączyła się. Odblokowano osiągnięcie rozłączone. Dla mnie nowość. Dzieciak nie powinien się w ten sposób zachowywać. Doszło do mnie, że nigdy nie zwróciłem uwagi, jak szybko stawała się jej matka, cała Natalie. Przez moment patrywałem się tempo w ekran telefonu. Jak tylko zabrakło mi rzeczy, na których mogłem się skupić, dopadły mnie wszystkie moje ponure myśli, które przez cały dzień starałem się stłumić. Myśli na temat Natalie. Myśli o Hope, zbyt przerażonej, żeby mi powiedzieć, że nie chciała spędzać ze mną czasu w taki sposób, w jaki sądziłem, że się jej podoba. Łzy w jej oczach, kiedy spytała, czy wolałbym mieć syna. I dyskusja, którą dopiero co mieliśmy. Wiedziałem, że w końcu będę musiał stawić temu wszystkiemu czoła. Ale jeszcze nie teraz. W tamtej chwili po prostu chciałem odpocząć. Czy prosiłem o zbyt wiele? Z ciężkim sercem zacząłem rozglądać się za swoją wierną towarzyszką. Nareszcie znalazłem ją, leżącą za mną na łóżku, oczekującą na mnie. Butelka, prawda? Gdybym wiedział, że dopadnie mi tak wiele ponurych myśli, kupiłbym jeszcze jedną, kiedy Bob to proponował. Butelka ciążyła mi w dłoni, przepełniona złotą cieczą. Spoglądając na etykietę, zobaczyłem coś niespodziewanego. Popatrz, stary, czy to nie twoja ulubiona marka? Whisky. Flaszka. Wtedy rzadko już myślałem o swoim ojcu, więc kiedy zobaczyłem etykietę, nie mogłem powstrzymać uśmiechu. Ile razy piliśmy razem? Dwa? Raz na moje 21 urodziny. Drugi raz, kiedy wróciłem, żeby się z tobą zająć. Obiecałeś, że napijemy się znowu, kiedy moje pierwsze dziecko się urodzi. Zabrakło ci czasu, stary. Wiedziałem, że jeśli pociągnę łyk, to konwersacja wymknie się spod kontroli. Ale czy nie tego potrzebowałem? Idź spać, nie pij. Abstynent, zblokowano osiągnięcie. To było za wiele wrażeń na jeden dzień. Nie miałem już ochoty nurzać się w winie i złych wspomnieniach. Poza tym, chciałem spędzić kolejny dzień produktywnie. Odłożyłem butelkę i odpłynąłem. Gdzieś indziej. Melduję się. Jaki jest twój status? Cer znów jest w ruchu. Znalazłem jej nadajnik. Wygląda, jakby sama go sobie wygryzła. Rozmawiałam z gościem na pobliskiej stacji benzynowej.
Zdaje się, że zainteresowały się lokalne służby. Nic, z czym bym sobie nie poradziła. Lepiej, żeby to nie wpłynęło na twój rozkład. Nie wpłynie, ser. Dobrze. Masz 24 godziny na opanowanie sytuacji. Nie przyciągaj zbędnej uwagi. Tak jest, ser. Tak przy okazji, dodatkowy agent, o którym wspomnieliśmy, zaczął działać. Kiedy już zajmiesz się swoim celem, będziemy mieć do ciebie inne zadanie. Zrozumiałam. Czyli co, tamta kobieta, która była tą pseudo-ćpunką, tak? Sobota 11.13, wnętrze chatki. Ta kobieta musiała mieć jakiś nadajnik z tego eksperymentu. Musiałem się kapki napić na lekki przesmyk głosu. Czyli musiała być jakąś, nie wiem, jakimś rodzajem testu, który był śledzony. Tej nocy spałem jak dziecko. Ku własnemu zdziwieniu obudziłem się raźny i rześki, co rzadko się zdarza. Szybko zorientowałem się, jakim cudem. Kiedy spojrzałem za okno, zobaczyłem, że słońce było już wysoko. Musiałem przespać co najmniej 10 godzin. Co oznaczało, że zmarnowałem swój pierwszy dzień. Żadne zwierzę, które mnie interesowało, nie było aktywne w samym środku dnia. Znów usłyszałem szczekanie. Tamten pies wciąż musiał gdzieś tam się kręcić. Przeklęty kundel. Co z nim jest nie tak? Zamknąłem okno, jednak nie mogłem powstrzymać natłoku myśli. Co pies robił tam tak długo? Postanowiłem, że to sprawdzę. Zignorowanie sprawy mogło być niebezpieczne, zwłaszcza jeśli pies był agresywny. Wpadnięcie na niego w trakcie polowania mogło się źle skończyć. Wrzuciłem nóż kieszonkowy z półki oraz torbę z kanapkami Natalii. Rzeczy, które kupiłem na stacji, wciąż były wewnątrz. Wziąłem też moją strzelbę. Jeśli pies był wściekły czy coś, to mnie przypadłoby upewnienie się, że nic nikomu nie zrobi. Uzbrojony opuściłem chatkę. Sobota 13.47. Las. Podążanie za szczekaniem było trudne. Nie mogłem użyć żadnej z moich typowych sztuczek, więc zagłębiałem się w las w ciemno. Kiedy tylko pies milkł, traciłem poczucie, gdzie powinienem iść. Wtedy po prostu czekałem, aż znów zacznie hałasować. W sumie wszystko było mi jedno. Koniec końców, szansa na spędzenie czasu w plenerze była powodem, dla którego tu przyjechałem. Na szczęście, choć było to trochę dziwne, zdawało się, że pies w ogóle się nie porusza. Jakby siedział w jednym miejscu i szczekał cały dzień. Nie zgadnę, to będzie pies, który będzie przywiązany do drzewa. Łąkanie się po lesie zajęło mi prawie 2 godziny. Musiało być dobrze po południu, kiedy nareszcie go znalazłem. Ja. Oczekiwałem wielu różnych rzeczy, ale nie tego, co faktycznie zobaczyłem. Zamiast wałęsającego się kundla, ujrzałem niebezpiecznie wyglądę... Kurde. Nie, log. Oczekiwałem wiele różnych rzeczy, ale nie tego, co faktycznie zobaczyłem. Zamiast wałęsającego się kundla, ujrzałem niebezpiecznie wyglądające psisko uwiązane do drzewa. Wspaniała bestia, wielka i muskularna. Nie znałem się na psach, ale nawet ja potrafiłem rozpoznać czysto krwisty okaz. Wyglądało na to, że spędził przynajmniej kilka dni w lesie. Był nieco brudny, ale wciąż zdrowy i silny. Krew pokrywała tył jego szyi, tam gdzie obroża wrzynała się w ciało, gdy walczyłby się uwolnić. Jakiś drań musiał zostawić go tutaj bez dechu, gdybym tylko położył ręce na tym sukinkocie. Sama myśl o tym sprawiła, że wpadłem w furię. Ktoś postanowił zostawić zwierzę, by zdechło z głodu. Jakby nie mógł odwieźć go do schroniska. Niby czemu? By się wstydził? To za daleko? Wszystko to były trywialne wymówki. A jednak byliśmy tam. Ja i pies.
Ej, kolego. A, jest ładny. O, okej. Okay. Spokojnie, spokojnie. Próbowałem podejść do psa, ale okazało się to trudniejsze niż oczekiwałem. Musiałem uważać, by zachować wszystkie moje palce w całości. Po pierwsze, musiałem jakoś go uwolnić. Zabawa z obrożą nie wchodziła w grę. Majstrowanie przy niej sprawiłoby mu tylko więcej bólu. Przecięcie liny wydawało się roztropniejsze, ale nie mogłem tego zrobić, nie podchodząc bliżej. Musiałem w jakiś sposób zyskać jego zaufanie. Podejść od przodu. Z liną przywiązaną do jego szyi mogłem mniej więcej przewidzieć, jak daleko pies mógł sięgnąć, dlatego postanowiłem podejść od przodu. W najgorszym przypadku po prostu wycofałbym się poza jego zasięg. Gry. Był kiepski wybór. Nie zaatakował mnie, ale wyraźnie poczuł się zagrożony. Cofnął się i obnażył zęby, marszcząc pysk. Mogłem dostrzec w jego oczach, że tak naprawdę nie chciał ze mną walczyć. Wiedział, że nie może uciec. Gdybym zbliżył się jeszcze trochę, zaatakowałby. Spójrz mu w oczy. Między ludźmi, kiedy chcesz pokazać szczerość swoich słów i czynów, spoglądasz drugiej osobie prosto w oczy. Jednak nie tak to działało w Królestwie Zwierząt. Im dłużej patrzyłem, tym bardziej pies wydawał się przestraszony. Wysiadł nisko, jakby szykując się do skoku. Nie takiej reakcji oczekiwałem. Sprawy nie wyglądały dobrze. Chyba byłem w interakcjach z psami słabszy niż sądziłem. W ten sposób nigdy nie byłbym w stanie przekonać go do współpracy. Nie mogłem tak po prostu go zostawić. Musiałem coś wymyśleć. Cofnąłem się i obserwowałem, jak pies z powrotem siada. Próbowałem nie patrzeć mu więcej w oczy. Na szczęście miałem jeszcze jednego asa w rękawie. Kanapki. Odwróć wzrok. Nie chciałem, żeby poczuł się zagrożony, więc odwróciłem wzrok. Wciąż martwiłem się, jak zareaguje, więc obserwowałem go kątem oka, gotów wycofać się, gdy zaszła taka potrzeba. Ale wyglądało na to, że pies nareszcie nabrał nieco pewności siebie. Zaczął nieśmiało machać ogonem. Oprócz strachu dostrzegłem u niego przebłysk ciekawości. Kły nadal tam były, ale bardziej jako przypomnienie niż jako broń gotowa do użycia. Pies czekał na mój kolejny ruch. Nareszcie miałem swoją szansę. Nie zostaliśmy przyjaciółmi od razu, ale to się niedługo miało zmienić. Sięgnąłem do torby i powoli ją otworzyłem. Cudowny zapach natychmiast zwrócił uwagę psa. Miałem coś, czemu żaden mięsożerca by się nie oparł. A na pewno nie taki, który spędził kilka dni w lesie. Sięgnąłem do torby i wyjąłem jedną z kanapek od Natalii. Przykro mi, Nat. Boli mnie to, ale nie mam innego wyjścia. Wiem, że zrozumiałabyś, gdybyś tu była. Z ciężkim sercem wziąłem jedną kanapkę. Prawdopodobnie nie było to najzdrowsze żarcie dla zwierzęcia, ale hej, on sam pewnie o to nie dbał. Czas na zamartwianie się wartościami odżywczymi przyjdzie później. Rozerwałem opakowanie i rzuciłem jego zawartość obok psa. Kanapka zniknęła szybciej niż myślałem, że to możliwe. To ptisko musiało tu spędzić całe dnie. Naprawdę byłeś głodny, co? O, piesek się uspokoił. Nie martw się, mam tego więcej. Rozpakowałem kolejne dwie kanapki i rzuciłem je psu. Z jego kłami nareszcie z dala ode mnie miałem szansę skupić się na linie. Była gruba, z poliestrową powłoką. Nie znałem się szczególnie na linach, ale gdybym musiał zgadnąć, powiedziałbym, że prawdopodobnie używano jej przy wspinaczce czy żegludze. Gdzieś, gdzie liczyła się wytrzymałość. Węzeł, który trzymał to wszystko w kupie, bynajmniej nie należał do trywialnych. Kiedy pies ciągnął, próbując się uwolnić, ten tylko zaciskał się mocniej. Musiałem jakoś przeciąć linę, tylko że nie wiedziałem, czy jestem do tego przygotowany. Szybko przypomniałem sobie wszystkie rzeczy, które ze sobą wziąłem. Mogłem użyć... strzelby. Kurwa, korci. Korci. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro.
My się oczywiście zobaczymy w następnym odcinku z Perseverance. Kochani, i najprawdopodobniej będzie to połączenie PT1 z PT2, czyli części pierwszej i części drugiej. A tymczasem dzięki wielkie jeszcze raz, trzymajcie się i hej hej!